Przechyba zaklasyfikowana jest jako czwarty pod względem najtrudniejszych podjazdów w Polsce. Dane statystyczne to tak. 11,8 km długości, 811 metrów przewyższenia, 6,9% na średniego chylenia, dach jest na położeniu na poziomie 1175 metrów oraz mamy taki segment, gdzie jest średnio 10% chylenia na dystansie 4,56 km. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę od kościoła w Gołkowicach do końca asfaltu, to wyjdzie nam 12,37 km, 761 metrów przewyższenia, a średnie nachylenie na poziomie 6,1%. Z kolei jeśli weźmiemy pod uwagę od skrzyżowania w Gołkowicach Górnych do schroniska, to wyjdzie nam 12,85 km, 817 metrów przewyższenia, średnie nachylenie 6,3%. Taktyka była taka, żeby zacząć lightowo, ponieważ wiedziałem, że to podejście jest długi i tak krążyły plotki, że tam maksymalne przewyższenie to będzie czasami wywalić do 22%, że będą takie ściany 18% na przykład i tak dalej. A niektórzy też mówili, że to jest generalnie dosyć łagodnie, tylko się długo ciągnie, no nie? No i też ten ból jest po prostu narastający, że zaczyna się delikatnie, a potem jest coraz gorzej. Także tak, generalnie to najlepiej już w ogóle zacząłem na takie 2/3, czyli tak na chillu. Lightowo bym powiedział. I także tam jak na początku tak długo ciągnie się przewyższenie na poziomie takich 2-3%, no to ja tam jechałem takie 16-17 na godzinę, a nie na przykład 20 parę. Ja nie mam nagrania z podjazdu, ale wiem, że na kanale Leszka jest również to z komentarzem jakieś tam wycinki. Gdzie wygląda to naprawdę groźnie i aż boli od samego oglądania. Natomiast ja mam zapis na Strawie tej trasy, którą przejechałem, oraz zdjęcie ze szczytu. I okazuje się, że to ta druga grupa miała rację, ponieważ nachylenie jest generalnie takie 6-8%, czasami tak 8-10, sporadycznie 10, maksymalnie 12%. Tylko po prostu ten segment jest długi. No to nie była też jakaś rzeźnia. Troszkę też potu się polało, ale nie aż tak jak do przesady. I właśnie od Gołkowic kościoła do końca asfaltu wyszło mi godzina 8 minut 47 sekund. Dlatego tak sobie myślę, że za rok po prostu poprawię ten wynik i celuję tak w około godzinę. Ponieważ właśnie nie zależało mi na tym, żeby tam wjechać jak najszybciej, tylko po prostu, żeby tam wjechać. Nie jechałem zbyt szybko i pilnowałem, żeby tętno nie przekraczało 150 uderzeń na minutę. No też oczywiście warto się skupić na czymś przyjemnym, na przykład takie są widoki. Tam generalnie też pod koniec mamy tak napisane 3 km, 2 km i tyle, już dalej nic nie było. Także po prostu odwrócić swoją uwagę. Także jeśli mam być szczery, to moim zdaniem Obidza była trudniejsza, ponieważ tam faktycznie były takie ściany po 12-18% nachylenia lub więcej, które to po prostu się tak ciągnęły. No i już nie oszukujmy się, po prostu wtedy wypinałem się z tych pedałów i wprowadzałem rower, gdzie szedłem 3,2 km na godzinę i mi tak piekły łydki. Z kolei na przechybie nawet przez chwilę nie przyszło mi to do głowy, żeby się zatrzymać. Jechałem cały czas, no ale wiadomo, że to nie jest taka płynna, wysoka kadencja, no tylko to jest takie już bardziej deptanie w te pedały, no nie? Ale naprawdę nie było źle, nie było wtedy tak trudno. Tylko mówię, no trzeba się po prostu przyzwyczaić, że tam się nie jedzie te 20 parę na godzinę, tylko powiedzmy takie 8 na godzinę. Także podsumowując, jeśli chcecie coś chociaż taki średnio zaawansowany, jakiś w miarę taki mocny amator, ale nawet jeśli już trochę jeździsz, to nie powinno to stanowić dla siebie problemu i naprawdę warto się tam wybrać. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się, widzimy już niedługo, ponieważ opowiem o tym, czy warto jest wymienić pedały na SPD. Do widzenia!